Ale nie zapomnijcie, że za każdym razem, gdy SS-man padnie od waszych pocisków, równocześnie zabijacie dwudziestu cywilów, wśród nich zapewne wiele kobiet i dzieci. Dzieci szkolnych, małych, głodujących berbeci, które w tej chwili oddają się niewinnym zabawom, strzelajcie chłopcy do diabła z tym strzelajcie. Odbezpieczcie broń, walcie z całej siły i pomścijcie Gerharda, Żyda, który nie zgadzał się spać w łóżku, ponieważ spaskudziłby je robactwem. Gdyby mógł widzieć, co zamierzacie zrobić, naplułby prosto w wasze brudne twarze. Jeśli chcecie go pomścić, zabierajcie wasz złom i odejdźmy stąd. Opowiedzmy wszystkim o tym, co widzieliśmy. Wykrzyczmy to. Nigdy o tym nie zapomnijmy. Śpiewajmy o tym nieustannie. Musicie przeżyć tę wojnę, by wszędzie o tym trąbić. Narysujcie to. Zapiszcie to, aby za dwadzieścia lat, gdy ziemia znów będzie się spokojnie obracać, nikt nie zapomniał, co zdarzyło się innym rasom. Tym, którzy odważyli się inaczej myśleć, oraz kobietom i dzieciom. To będzie wasza zemsta za tysiące Gerhardów, których tamci torturowali. Mały legionista wstał ze śmiertelnie zmęczoną miną. Masz rację jak zwykle, stary. Masz rację. Nagle, w napadzie wściekłości, odrzucił ciężki zbiornik paliwa miotacza ognia, kopnął go, walił weniak szalony obu pięściami, wrzeszcząc rozpaczliwie. Do diabła z tym wszystkim. Nasza wolność znikła, a nasza odwaga jest bezużyteczna. Każde użycie broni, nawet przez nas głupie, brudne świnie, będzie na rękę tym cholernym skurwy synom. Padł na kolana, wyciągnął swój dywanik modlitewny, skłonił się w kierunku wschodu i wymamrotał długą modlitwę do swego orientalnego proroka. W milczeniu patrzyliśmy na człowieka, wilka, z gór Maroka, który mógł tylko szczerzyć zęby do noża, którym miał zmasakrować zwyrodnialców. Wstawaliśmy po kolei. Stary ruszył w dół zbocza. Z wahaniem poszliśmy za nim. Kątami oczu posyłaliśmy do tyłu jadowite spojrzenia na wykopane przez nas pozycje bojowe. Portas plunął, ze złością wziął swój kapelusz i wcisnął na głowę. Zarzucił swą ciężką broń na ramię i pomaszerował za niskim i barczystym starym, który skierował się do doliny, ani razu nie spojrzawszy za siebie. Esesmani śpiewali. Grete unter Hans gehen anzontach gern zum Tanz, weil das tanzen Freude macht und das Herz im Liebelacht bezsilnie zaciskaliśmy pięści. Hajde syczał przez zęby, mogliśmy ich położyć co do jednego. I zabrałoby to ledwie pięć minut, mruknął Brand. Porta przełożył ciężki karabin maszynowy na drugie ramię. Tak bardzo cieszyłem się, że ich ukatrupimy. Do cholery mój nóż zardzewieje, mruczał mały. Dopiero, gdy dotarliśmy na dno doliny, dostrzegliśmy czarny, duszący dym unoszący się nad lasem. Zdumieni zatrzymaliśmy się, by popatrzeć na wymowny dym. Co to może być za pożar? Zapytał z namysłem stary. To musi być pożar lasu, podsunął porta, ale jest za daleko, dodał po chwili. Zsunął swój cylinder na tył głowy. Nie zdziwiłbym się, gdyby to były katowy. Ale czemu u diabła miałyby się palić? Z tego wyciągnął mapę i wziął na miar miejsca. To te kolowici się palą, stwierdził krótko. Spoceni z wysiłkiem pieliśmy się przez skały i górskie pastwiska jak dzicy, którymi uczyniła nas wojna. Oczywiście poszliśmy na skróty. Legionista krzyknął, wskazując południowy wschód. Nowy dym kłębił się ciężki i duszący na tle błękitnego nieba. Stege znacząco kiwnął głową i popatrzył na swą mapę. Tym razem to Branowici. Czy wiecie, co to oznacza? Akcję odwetową, odrzekł Stary. Ale za co? Brand przerzucił wyrzutnie rakiet przez ramię. Różmy się, abyśmy mogli to obejrzeć. Może zdołamy wsadzić imki w szprychy. Porta wybuchnął pogardliwym śmiechem. Ta zadzwoń do biura podróży i zamów sobie bilet trzeciej klasy do Berlina. Albo sypialny z jebankiem, jeśli to ci lepiej pasuje. Zupełnie wystarczy, jeśli tam pojedziesz i aresztujesz Henryka od SS. No, no, nie bądź takim cwaniaczkiem, ty, głupolu polu suszami, krzyknął Brand, ciskając swą wyrzutnię, by skoczyć na portę, ale mały stojący za nim podniósł wolną dłoń i opuścił ją jak młot na głowę Branda, który padł bez słowa. Porta plunął na nieprzytomnego Branta, kopnął go w tyłek i spojrzał z ukosa na małego. Bardzo dobrze. Zajmuj się utrzymywaniem dyscypliny, mój chłopcze, dostaniesz coś słodkiego, gdy pójdę do sklepu. Reszta z nas prawie nie zauważyła tego codziennego, drobnego wydarzenia. Odkryliśmy nowy dym tym razem na południu. Zastanawiam się, co się wydarzyło. Użyli bardzo poważnych środków, rzekł Hajde. Właśnie to, o czym mówiłem, odparł stary. Jakaś garść straceńców łupnęła paru bandytów Henryczka Himmlera, a teraz pół okolicy musi za to płacić. Pies zbiegł galopem po zboczu. Porta go złapał. Był to pół wilk, jeden z tych psów, które są trzymane w zagrodach w tych górach, zerwany pierścień smyczy dowodził, że był uwiązany. W wielu miejscach jego sierść była zupełnie spalona, pies szalał ze strachu i bólu. Musiał przejść przez coś potwornego. Podczas gdy porta próbował uspokoić psa, mrucząc do niego cichym, pieszczotliwym głosem, stary popatrzył na niego z namysłem sąc fajkę. Wyjąwszy ją z ust, wskazał nią psa, który teraz leżał skomląc i skowycząc. Ten pies jest z jednego z górskich gospodarstw. Nie z żadnej z trzech palących się wsi. Oświadczył Stary z taką pewnością siebie, że nikt nawet nie pomyślałby zapytać skąd wie. Legionista podrapał psa za uchem. Innymi słowy, oznacza to, że oni likwidują także gospodarstwa chłopskie, co znaczy, że musiało się wydarzyć coś wielkiego. Otworzył zamek swego lekkiego karabinu maszynowego, spojrzał przez lufę z niemal niewiarygodną starannością, zaczął sprawdzać swą broń. Reszta z nas, siedząc na trawie, przyglądała się manewrom małego żołnierza pustynnego z rosnącym zainteresowaniem, co się działo w mózgu tego małego, naznaczonego blizną zabójcy. Stary wstał i chciał kontynuować marsz, ale legionista poprosił go, by zaczekał chwilę. Ostrożnie odłożył na bok lekki karabin maszynowy, skłonił głowę twarzą na wschód, usiadł po turecku po środku grupy i poprosił portę o papierosa. Krztusił się i pluł od marnego tytoniu. W tym czasie Porta miał tylko machorkę. Chłopcy, stary wygłosił do nas długie kazanie, powiedział w końcu. Słuchaliśmy go, byliśmy rozsądni, ponieważ istniały dobre powody ku temu. Ale teraz pali się wszędzie wokół nas. Spowodowali to bez wątpienia, ponieważ jacyś przyjaciele po przeciwnej stronie nie byli tak rozsądni jak my. Więc nie widzę żadnego powodu, abyśmy byli rozsądni nadal. Zamknij jadaczkę! wrzasnął wściekle stary. Bierzcie broń. Musimy ruszać. Pół sekundki. Posłuchajmy, co pustynny włóczęga ma do powiedzenia zaproponował Porta, kopnął pień wielkiej jodły. Legionista uśmiechnął się złośliwie. W jego oczach błyszczała nienawiść. Na Allaha, rozłóżmy tych skurwysynów z SS! Nie! krzyknął stary. Nie będziemy się zachowywać jak pospolici mordercy. Wściekłe psy się zabija, zawołał mały Legionista, a kundle Henryka od SS nie są niczym innym. Kto pójdzie? Podnieście ręce! Porta, mały, Heide i Brand podnieśli je natychmiast. Reszta z nas poszła ich wzorem z pewną niechęcią. Stege był ostatni. Robiąc to spojrzał na starego przepraszająco. Tylko stary nie podniósł ręki. Na Allaha! Jakież to będzie święto! syknął legionista, wstając z miejsca. Położył dłoń na ramieniu starego. Rozumiemy cię, Stary, ale ty też musisz nas zrozumieć. SS nie wolno dokonywać żadnych dalszych represji, już palą miasta. Czy nas poprowadzisz, jak to zawsze robiłeś na froncie? Stary pokręcił głową. Pójdę z wami, bo muszę, ale odmawiam kierowania morderstwem. Legionista wzruszył ramionami. Dobrze, chłopcy, idźcie za mną przecisnęliśmy się przez działki leśne i zaczęliśmy się wspinać na niezliczone przeszkody wiele z nich spowodowałoby że chasseurs z cofnęliby się ale nas poganiała zemsta godzinę za godziną szliśmy przed siebie Wycinaliśmy ścieżki przez zarośla głogu naszymi łopatkami o wyostrzonych krawędziach i motykami, wiążąc ze sobą sznury i skórzane rzemienie, wciągaliśmy się na niebezpieczne skalne krawędzie, kleliśmy, wybuchaliśmy gniewem, biliśmy się i kłóciliśmy się między sobą. Pot spływał nam po twarzach, dłonie mieliśmy w krwawych strzępach, ale legionista popędzał nas naprzód, bardziej fanatycznie niż kiedykolwiek. Groziliśmy mu bronią, ale tylko uśmiechał się pogardliwie i słał błękitnym szczytom gór swój marokański okrzyk bitewny. A potem stanęliśmy przy pierwszym gospodarstwie. Dymiąca ruina z trzema zwęglonymi ciałami. Dwie kobiety i dziecko. Nie powiedzieliśmy nic, tylko patrzyliśmy. Stary zmrużył oczy, twarz miał białą jak kreda. Nie byliśmy ulubionymi dziećmi Boga. Byliśmy bojowymi świniami i wielu położyliśmy trupem, mocniej zacisnęliśmy ręce na naszej śmiercionośnej broni i znów pomknęliśmy przed siebie, za przeklinającym i bluzgającym legionistą. W godzinę później znaleźliśmy dwa dalsze ciała. Dwóch mężczyzn zabitych strzałami w potylice. Legionista je odwrócił. Walter P-38 orzekł porta, badając palcem punkt wlotu. Przy ciałach nie znaleźliśmy żadnych papierów. Wszystkie usunięto. Czy nie uważacie, że mogli to zrobić partyzanci? spytał ss który znalazł się wśród nas z powodu tchórzostwa. Z pewnością parsknął Bauer, wszyscy roześmieliśmy się z powodu tej fantastycznej naiwności. Stary spojrzał ironicznie na SS mana, równocześnie mocniej pykając swą fajkę z pokrywką. Wyjął ją z ust i wycelował ją w SS mana. Mogę ci powiedzieć prawie dosłownie, co gazety napiszą jutro lub pojutrze. Pokojowo nastawieni wieśniacy, kobiety i dzieci, zostali zamordowani przez bandytów. W bestialski sposób ci terroryści spalili trzy wsie i szereg gospodarstw chłopskich. W najbliższym czasie nastąpią surowe represje. A cały ten stos kłamstw będzie podpisany Reichsführer SS Heinrich Himmler. Następnie sztandar ten Führer SS Blobel otrzyma rozkaz od swego przełożonego, Führera SS i Policji Bracha, by dokonać paru egzekucji zakładników. Dla ostrożności czytelnicy zostaną również powiadomieni, że bandyci byli ubrani w niemieckie mundury. O tak, o tak, oni tam w Centrali Bezpieczeństwa są przemyślni. Porta obmacał brzegi rany jednego z zamordowanych. Mały patrzył na niego z zainteresowaniem, porta powąchał swój lekko zakrwawiony palec. Czym on pachnie? Spytał Mały, schylając się nad trupem. Czymś dziwnie słodkawym, czymś jakby zgniłym, odrzekł porta i ponownie powąchał, coś jakby pierwsze stadium gangreny. Masz na myśli tak jak te żółte trupy w dobrowinie? wtrącił legionista, Porta kiwnął głową i ponownie powąchał palec. Drugi z nich ma gówno w spodniach, powiedział mały, trącając drugiego trupa kolbą swego pistoletu maszynowego. Gdy gazowaliśmy ich w Brzezince, w Oświęcimiu, zawsze to robili, rzekł esesman. Miało to efekt wybuchu dynamitu zupełnie zapomnieliśmy o dwóch ciałach. Coś nowego, coś diabelnie interesującego padło pomiędzy nami. Jakbyśmy byli gotowi skoczyć na niego, groźnie patrzyliśmy na wielkiego, tęgiego esesmana. Człowieka, który został wyrzucony z ich szeregów przez swych kolegów o tych samych poglądach i zdegradowany do niehonorowej służby w jednym z setek karnych pułków armii lądowej. — Co jeszcze się zdarzało, gdy ich gazowałeś w Oświęcimiu? — zapytał podstępnie Porta. Esesman zbladł. Zrobił się niemal siny. To, co trzymał w tajemnicy przez trzy długie lata, wymknęło mu się przypadkiem. Przeżywał niespokojne noce, bojąc się, że ktoś czy coś go wyda. Ktoś z urzędu, jak unteroficir Julius Heide, który w tym czasie od roku był w plutonie. Jaki szok przeżył, gdy Heide został wykopany z kancelarii kompanii i wylądował tu, w drugim Plutonie? Kilka razy bliski był poproszenie Heidego, by nie mówił, zapłaciłby mu dowolną kwotę za dochowanie tajemnicy. Ale może Heide nie czytał jego papierów? Nie było prawdopodobne, aby Heide milczał tak długo, gdyby o tym wiedział, próbował wydostać się z kompanii. Ale Hauptmann von Baring wzruszył ramionami z uwagą. Wykluczone. Baring był głupią świnią. Dokładnie tak, jak każdy w tym parszywym plutonie był głupią świnią. To byli zdrajcy i powinno się ich zlikwidować. Wtedy nastąpiło coś niewiarygodnego. Nikt go nie wydał. On sam się wydał. Wzniósł milczącą modlitwę do Boga, którego wyrzekł się w 1936 roku, gdy wstąpił do Totenkopfverband SS, okrutnej formacji strażników obozów koncentracyjnych Aikego. Jak dumny czuł się, mogąc spacerować po ulicach w kraju w swym mundurze SS z wyhaftowaną srebrną trupią główką na lewej klapie kurtki mundurowej, zamiast Run SS zwykłych SS-manów. Z jakąż miłością naszył na lewym rękawie munduru czarną jedwabną wstążkę ze srebrnymi literami, to ten kop Ferband. Śmiał się z całego serca z przerażenia swej matki, gdy po raz pierwszy zjawił się w budzącym strach mundurze z trupią czaszką i piszczelami. Gdy jego ojciec plutł o karze boskiej za to, że on, Ingert, zgłosił się do załóg obozów koncentracyjnych Gruppenführera SS Aikego, on zagroził ojcu uwięzieniem i zakuciem w łańcuchy. Jak wspaniale się czuł, gdy w domu łobuzy uliczne patrzyły za nim z przerażeniem. Wszyscy, którzy dawniej traktowali go bezczelnie, teraz szukali jego przyjaźni. Gdy właściciel knajpy odmówił mu kredytu, wstał i cisnął marki na stół. A gdy zawołał do niego: Wkrótce przyjdziesz i zatańczysz dla mnie, w przepełnionej sali zapadła cisza. Następnego dnia wsunął notatkę do skrzyni pocztowej obozu pudełka, które osobiście opróżniał ajkę. Napisał nazwisko i adres knajpiarza i czerwonymi literami słowo zdrajca. Obserwował gestapo wywlekającego, patrząc z drzwi wejściowych jego sąsiadów. W trzy tygodnie później właściciel knajpy przybył do obozu. Tego samego dnia zwisał na koźle, otrzymując swe pierwsze dziesięć uderzeń. Prawda, że komendant Ajke zrobił mu głośną awanturę za to, że nie złożył przepisowego meldunku jak powinien, zanim więzień dostał lanie. Ale ten knajpiarz był łajnem. Pewnego dnia, w styczniu 1938, rzucił się na druty. Został pochowany wraz z pięćdziesięciu Żydami zastrzelonymi za stajnią. Dzień, w którym przybył do gross jako Unterscharführer, był największym dniem jego życia i często przypominał sobie o nim z nostalgią. Stał się kierownikiem zespołu psów. Po prostu kochał te psy, ale hauptsturmführer SS Streicher, który prowadził akta, był osłem, który zrobił wielką aferę z tego, że jeden z tych zdrajców został trochę pogryziony. Prawda, że wykorkował, ale do cholery Tamten facet też by to tak czy inaczej zrobił, był ministrem w czasach weimarskich, jak mówiono, i starym robakiem, który padał nieprzytomny za każdym razem, gdy dostał kijem po głowie. Hauptsturmführer zarządził dochodzenie w sprawie psów. Nic by z tego nie było, gdyby przed tym nie było awantury w sprawie hula Hop. Hula-hop być może było odrobinę ostre. Był gotów to przyznać, chociaż stosowano je tylko przeciw parszywym zdrajcom. Oberscharführer Steinmiller z siódmego bloku je rozpoczął. Wynajdowano coraz więcej rzeczy, których można było używać do hula-hop. Paru więźniów ustawiano na wielkim placu za starą owczarnią. Na ich głowach stawiano puszki, a więźniom grożono chłostą, jeśli te spadną. Następnie strażnicy zestrzeliwali puste puszki z ich głów. Naturalnie niektórzy więźniowie dostawali kulką w mózg lub zostawali ranni, ale to było wspaniałe ćwiczenie strzeleckie i doskonała zabawa. Więźniowie wybierani do hula hop, byli także zmuszani do wyścigów przez latryny, z tym, że wyrywano spod nich deski, gdy znajdowali się po środku nad dołem. Jakże śmiesznie wyglądało, gdy pasiaści miotali się tam w gównie na dole. Zdarzało się też, że paru z nich się udusiło. Ale to byli tylko zdrajcy i nie zasługiwali na nic lepszego. Jakże zabawiali się w batalionie, nie mówiąc już o meczach bokserskich pomiędzy ludzkimi szkieletami, w Hula Hop było wiele wiele innych spraw należących do Hula Hop, ale na nieszczęście Steinmillerowi odbiło. Przywiązał trzech więźniów nago do grzejników w bunkrze więziennym, by przekonać się, czy są prawdziwymi mężczyznami. Głupia świnia Sztrychyr dowiedział się o tym gdybyż tylko wykryli, który więzień zakapował Boże, jakaż awantura wybuchła Ale załatwili te bestie streichera został postawiony przed sądem wojennym SS oskarżony o bronienie zdrajców i wrogów Rzeszy Został wyrzucony z SS i przeniesiony do lotnictwa krążyła pogłoska, że został zastrzelony w Polsce z gross rosen przeszedł do Ravensbrück nic tylko dziwki to były dni sztab szarfirer z orderem krwi za rok 1923 miał kompletnie kota w tym obozie na punkcie pokazów seksu czegóż on nie wymyśliłby robić z tymi dziewczynami po takim pokazie dosłownie wychodziło się ze skóry komendant Ravensbrück zarządził dochodzenie Dobrze wiedział, jak należy traktować taką hołotę, jakąż zabawą było chłostanie tych kobiet. Czasami biło się je, aż czuło się bóle w całym ciele ze zmęczenia, ale choć komendant był całkiem miły, i tak ledwie mu się upiekło. Jedna z tych wiedźm próbowała donieść na niego, ponieważ zrobił jej mały żarcik i zaszła w ciąże, ale zanim wszystko wyszło na światło dzienne, podjął właściwe kroki, by usunąć ją ze swej drogi, a ponieważ był w bardzo dobrych stosunkach z sanitariuszem w izbie chorych, udało się zatrzeć przyczynę jej śmierci. Jak niewiarygodnie trudno było udusić takie stworzenie. Nawet gdy używało się cienkiego sznurka, który jakoby miał być szczególnie skuteczny, tak powiedział Ernest. Ernest wypróbował go szereg razy, — Nie, zawsze dawajcie mi strzykawkę z benzyną. Jest to wiele lepsza. Miał okazję wypróbować to wielokrotnie po przybyciu do Brzezinki. Choć komendantem był Hess, decyzję podejmował Lorenz. To był twardziel. Trzykrotnie zdejmowany z komend za okrucieństwo. Przez trzy miesiące był w drużynie likwidacyjnej. Prawda, że na początku czuł się lekko skrępowany, gdy zaganiano stado około tysiąca Żydów, by dać im dawkę cyklonu B, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Całkiem stracił rachubę tych wszystkich Żydówek, które musiał stuknąć pod ścianą z małokalibrowego pistoletu, to były te, które odmawiały zabierania swych dzieci ze sobą do komór gazowych. Najczarniejszym dniem jego życia, w każdym razie do tej chwili, sprzed kilku miesięcy, był ten, w którym wyrzucono go ze służby w załogach obozów koncentracyjnych. To zrobił Untersturmführer SS Rochner. To się nazywało fraternizacją. Wziął udział w zgwałceniu kobiety z Bukaresztu. To był ich cholerny pech, że on i jego trzej kumple zostali schwytani na gorącym uczynku. Najpierw został wysłany do jednostki szkolenia polowego SS w Krakowie, ale tam udało mu się dostać do izby chorych ze stanem zapalnym stopy. Zapalenie kosztowało go tysiąc marek. Myślał wtedy, że wojna się dla niego skończyła, ale miał pecha. Z izby chorych wysłano go prosto do Klagenfurtu, gdzie miał wstąpić do pułku SS der Führer, Zbioru imbecyli, których najgorętszym życzeniem było, aby polec śmiercią bohatera, miesiące wylewania potu, rozpaczy i strachu, aż do jego ucieczki w Charkowie pierwszego dnia, gdy znalazł się na linii ognia. Wtedy nastąpił sąd polowy SS, degradacja, areszt. I torgał, później drżał na samą myśl, o otorgał, parszywym więzieniu sił zbrojnych, co za straszliwa rzecz zostać wyrzuconym ze wspaniałego SS, z gwardii. A od tego czasu dni spędzone z najgorszego rodzaju kryminalistami, w tym obrzydliwym pułku karnym Wehrmachtu, a teraz takie podrzędne typy chciały przesłuchiwać jego żołnierza Firera, weterana załóg obozów koncentracyjnych, zaczął się nadymać, ale gdy spojrzał na portę małego i legionistę, jego odwaga uciekła z niego jak powietrze z przekłutego balonika. Nigdy nie wiadomo, co tacy psychopaci mogą sobie wbić do głowy. Odczuwali taką przeraźliwą niższość, stając twarzą w twarz z kimś z wyższej sfery Byli zwierzętami, mogli wpaść na cokolwiek Pamiętał Hauptmana Mejera, Obersturmführera Gratwola I co ta banda zrobiła z Sonderführerem Hansenem? Lodowate krople potu wystąpiły mu na czoło Czy powinien zawołać o pomoc? Może jacyś z jego przyjaciół z SS byli blisko i usłyszą go. Ach, gdyby tylko byli o parę kroków bliżej. Wtedy te stojące tu świnie zatańczyłyby. Świnie z batalionu karnego opowie żołnierzom SS wszystko, co tamci zamierzali zrobić i wszystko, co mówili. Sama ta myśl podniosła go na duchu. Ale co to u diabła było? Porta wstał i zaczął do niego podchodzić. Szedł bardzo wolno. Wyglądał, jakby grał w zabawę przeskakiwania z płyty chodnikowej na płytę bez trafiania na styki. Nie dotykaj mnie ty chciał powiedzieć, ale jego usta nie wydały żadnego dźwięku, już nie był zdolny do przerwania ciszy, która oznaczała śmierć. Śmierć. Czuł, jak jego język staje się gruby suchy i nabrzmiały, zrobiło mu się bardzo gorąco. Legionista, marokański potwór, ta mała, wstrętna, bliznowata, nieludzka istota podchodziła do niego z uśmiechem na twarzy. Ciągle ta paraliżująca cisza, Boże, jak ohydna potrafi być cisza. A potem mały, ten goryl i Julius Heide. Huligan. szli lekko pochyleni, jakby zamierzali kogoś uderzyć. Ten pospolity złodziej Brand wyciągnął swój nóż bojowy. Ale przecież niemożliwe było, aby go zabili. Od tak zwyczajnie, bardzo łatwo. Nie, 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 nie mogą. Stary powiedział, że to będzie morderstwo. A przecież to oni powoli zabili Sonderführera Hansena. To było morderstwo. I powiesili Gradwola. To było morderstwo. I zastrzelili Hauptmana Mejera. To też było morderstwo. Diabelskie bestie, zdrajcy, będzie walczył. Strzelał ze swego karabinu szturmowego. Brzękliwy odgłos spojrzał w dół i najpierw nie zrozumiał chryste porta wytrącił mu karabin z ręki teraz zostanie bezbronny wobec ich noży i automatycznej broni szturmowej uśmiechali się bezdźwięcznie z wyszczerzonymi zębami i powarkiwaniem czy on naprawdę teraz umrze nie chciał umierać. Ach, jakże cudowne jest życie. Przecież tylko wykonywał obowiązek wobec swojego kraju, nic więcej. Ale czy ci kryminaliści coś z tego rozumieją? Stary patrzył na niego w milczeniu. Oczy Starego pociemniały. To już nie był Stary. Był jego wrogiem. Stary nie powiedział: To morderstwo. Koło zaciśniło się. Stali blisko wokół niego. On był po środku, jak centrum tarczy strzelniczej. Uderzali. Kuli nożami, piekielny ból rozdzierał mu ciało od stóp do głowy. Wrzeszczał, jak wrzeszczał Gerhard. Jezu Chryste, pomóż mi, pomóż mi, święta dziewico, pomóż mi. Upadł. Oj, święta dziewico. Pomóż mi! — zawołał, ale rozległo się tylko sapnięcie. Przez resztę mego życia będę księdzem. Dobry Boże, będę Ci służył. Już nigdy Cię nie odrzucę. O, pomóż mi przeciw tym diabłom! Góry przewróciły się, niebo się rozdarło. Związali go wrzynającymi się w ciało rzemieniami. Pozwolili mu leżeć i cierpieć, podczas gdy sami milcząco i obojętnie palili — a potem brzoza pochyliła się nad ziemią jak katapulta. Wiedział, co nastąpi. Wydał dziki, ochrypły krzyk. Czy mógł tracić zmysły? Bóg go nie słyszał. Słyszał go tylko szatan i radował się. Umarł z każdą kończyną, Każdą kością wyrwaną ze stawów, wrzeszczał przez całą minutę, zanim skonał. Porta uważał, że to nie było dostatecznie długo. Stary powiedział: Świnia. Legionista splunął na niego, zanim zatoczyliśmy go do wąskiej, głębokiej rozpadliny. Został zapomniany. Patrol poszedł dalej koło okopconej ruiny nadal dymiącej wpadliśmy na oddział esesmanów nie krzyczeliśmy długi okrzyk bojowy małego legionisty allah nie rozbrzmiewał już wśród gór naszą żądzę krwi zaspokoił ten nieznany esesman gizela spała pocałowałem ją Obudziła się i przeciągnęła, otoczyła mnie swymi jeszcze sennymi ramionami i ucałowała mnie namiętnie. Spała długo. Ten Żyd, którego spotkałeś, czy on umarł? Pocałowałem ją znowu. Nie zadałem sobie trudu, by odpowiedzieć. Tramwaj numer dwanaście zadzwonił na ulicy, żołnierz broni pancernej i dziewczyna w majteczkach koloru bzu znów się spotkali na starym łożu z baldachimem, podczas gdy Gerhard Stief gnił w swym grobie. Burdel został wysprzątany, nie było już kurzu na belkowaniu. Przybyły nowe dziewczyny, znikła wielka, wypchana ryba, wisząca nad stołem madam. Zamiast niej powieszono na ścianie głowę byka, na jednym z rogów ktoś powiesił przezroczystą pończochę i jasno niebieskie majteczki. Pozostawiono je tam jako coś w rodzaju znaku firmowego. Oczywiście legionista nie chciał wziąć udziału w zabawie, gdy reszta z nas poszła z dziewczynami, usadowił się przy stole z pięcioma butelkami wina i miską pain peon z chińskiego baru w piwnicy. Dwie dziewczyny, które były w Afryce, zostały z tyłu, by go zabawiać. Można było prawie poczuć zapach wielbłądów. Naprawdę można było czuć kabilach. Całkiem naga dziewczyna tańczyła na stojących rzędem stolikach, podczas tańca wiła się i wykręcała, wypinała brzuch do przodu i kręciła się jak fryga, kolorowe punktowce grały światłem na jej ciele, a czerwony zatrzymywał się zawsze na jej najintymniejszych miejscach. Małego ledwie można było powstrzymać. W końcu legionista musiał pozbawić go przytomności butelką. Rozdział siódmy. Zaręczyny małego. Wróciłem do szpitala po mej nocnej wycieczce tuż przed obchodem. Moi towarzysze osłonili mnie, ale jak zwykle pancernik była tam, gdzie nie powinna, zobaczyła mnie, jak wchodziłem. Obdarzyła mnie morderczym spojrzeniem, zaś jej męski głos zabrzmiał jak trąba wśród klasztornych korytarzy: Idź na swą salę natychmiast, ty mała świnio! Oczywiście siostro przełożona cicho wymamrotałem. Wyrażenia, rozlegające się za mną, jak cichnący odgłos piorunu, nie były bynajmniej macierzyńskie. Czy było miło? spytał ciekawie mały. Nie czekając na odpowiedź, wyszczerzył zęby. Ja też właśnie wróciłem z bajzlu trzy naraz czy próbowaliście tego kiedykolwiek chłopcy to tak jakby polecieć prosto do nieba do nieba o którym czeska świnia mori co opowiada by tam zostać powitanym przez muzykę harf i śpiewy młodych anielic w liliowych pokrowcach nad dupki i w wstążkach jako miseczki na cycki oraz czerwonych kokardach w dolince Mlasnął językiem i oblizał swe mięsiste wargi. Miał zamiar dalej rozwodzić się na temat doświadczeń tej nocy bardziej szczegółowo, lecz przeszkodził mu obchód. Doktor Maler zatrzymał się przy łóżku Maurica, oglądając jego kartę choroby, którą wręczyła mu pancernik. Jak zwykle pomrukiwał sobie, lecz robił to jakby samymi wargami. Przeczytał coś z karty, i zamruczał znowu niskim głosem przyglądając się uważnie Moricowi ochotnikowi z Sudetów Jak się czuje dziś nasz awanturnik niezbyt dobrze Herr Oberst Abs Arzt wywrzeszczał Moritz dokładnie tak jak nauczył go robić Feldwebel podczas okresu rekrutckiego na pomrukujących wargach doktora Malera pojawił się lekki uśmieszek doprawdy Drogi przyjacielu, daleko ci do bycia tak chorym, jak sobie wyobrażasz. Odwrócił się i spojrzał na małego, który leżał w łóżku na baczność z rękoma wyprostowanymi wzdłuż boków. Wyglądał fantastycznie głupio. Pacjent czuje się lepiej? Mały wydał przerażone westchnienie, ale doktor Maler tego nie usłyszał. Uśmiechnął się i znów zamruczał wargami. Biorąc pod uwagę okoliczności, stan pacjenta jest doskonały. Pacjent wymaga wypisania do polowego batalionu rekonwalescentów swej dywizji. Mały uniósł się oparty na jednym łokciu i wpatrzył się w doktora Malera w absolutnym zdumieniu. Doktor spojrzał na wielkiego chuligana i uśmiechnął się. Ponieważ możliwe jest uwzględnienie życzenia pacjenta, zostanie wypisany dnia. Doktor Maler zaczął liczyć na palcach. We wtorek siódmego, pomogła mu pancernik. Doktor maler uśmiechnął się swym delikatnym, bladym uśmieszkiem i przyjacielsko skinął jej głową. Doskonale siostro przełożona, wtorek siódmego. Mały otworzył usta ze zdumienia. W jego oczach odmalowało się przerażenie. Zrozumiał równie dobrze jak reszta z nas, co doktor Maler zamierza. Pancernik zapisała podyktowane słowa wiecznym piórem, które skrzypiało protestując. Jej okrągłe policzki błyszczały. Mały rzucił jej rozdzierające, błagalne spojrzenie. Doktor Maler zwrócił się szybko do łóżka Morica. Wziął chłopca z sudetów za nadgarstek i ku naszej uldze powiedział: Życzę zdrowia. Mam nadzieję, że wspaniale u nas wypocząłeś. Mały z ulgą opadł na swą poduszkę. Pacjent blado wygląda, powiedział doktor Maler patrząc na małego. Pancernik parsknęła i wręczyła naczelnemu chirurgowi grubą kartę choroby małego, która więcej mówiła o karach dyscyplinarnych niż o chorobie. Popukał w wielką bliznę małego i osłuchał jego serce. Następnie przyłożył stetoskop w okolice jego płuc. Pacjent ma zdecydowane trudności w oddychaniu. Zapalenie oskrzeli podyktował. Pancernik zapisała to niechętnie swym skrzypiącym wiecznym piórem. Twarz małego przybrała wyraz bezgranicznego cierpienia. Wyraźnie śmierdzący oddech, a język bardzo obłożony. Język małego wisiał, daleko wystawiony z jego ust. Wielki kawał grubego mięsa, prawie doszczętnie zniszczony przez tytoń i alkohol. Co poza tym, przyjacielu, zapytał sarkastycznym tonem doktor Maler, patrząc na głęboko cierpiącą twarz małego. Herr Oberst-Absarzt, gdy tak leżę, czuję się doprawdy bardzo dobrze, wyszeptał mały, umierającym głosem, ale gdy tylko wstaje... Już jest mi niedobrze, machnął ręką w geście pełnym wyrazu. Wtedy czuję się oszołomiony, Herr Oberst Absarzt, jakbym miał zawroty głowy. Moje łapy zmieniają się w galaretę, jak wtedy, gdy o czwartej rano wraca się do śpiwora po odwiedzeniu wszystkich knajp w mieście. Parszywie, Herr Oberst do doprawdy parszywie. Tylko pozycja pozioma dobrze mi robi. Hmm. Doktor Maler skinął głową, w zamyśleniu pomrukując marsz Radeckiego. Przez chwilę patrzył na małego tak, jakby ten miał się przyłączyć do nucenia, lecz nim udało mu się zacząć, doktor Maler skinął głową. Rozumiem, brak apetytu, tylko pragnienie. Tak, całkowity brak, wyjąkał słabym głosem mały, nie mając do końca pewności, co oznacza słowo apetyt. Doktor Maler kiwnął głową z uśmiechem i dyktował dalej. Pacjenta na dietę dla gorączkujących przez tydzień, bezwzględny zakaz opuszczania łóżka, gorące okłady, ciepłe kompresy, kąpiele kontrastowe, lewatywy, również dobrze będzie zbadać treść żołądka przy karmieniu przez gumową rurę. Pancernik uśmiechnęła się złośliwie, pokazując żółte zęby. Doktor Maler kiwnął głową małemu i pożeglował do innych pacjentów. Mały nie zdawał sobie sprawy z całej okropności tego, co się stało, aż do ukończenia obchodu. Chloe i bluzgał, ale wiedział, że nie będzie zwłoki w realizacji jego przeznaczenia. Pancernik osobiście zajmowała się lewatywą i nie traktowała go w aksamitnych rękawiczkach. Oboje wrzeszczeli, warczeli i miotali groźby. Oboje zajęci byli tylko sobą oraz zbiornikiem dolewatyw. Mały musiał trzymać rurę. Siostra przełożona wściekała się, ale nie chciała ustąpić. Mały groził, że ją obsra i dokładnie to miał na myśli. Wezwę żandarmów, by cię zabrali i postawili przed sądem wojennym. Krzyczała pancernik, kołysząc zbiornikiem, twarz miała czerwoną i spuchniętą. Nie ma ani jednego sądu wojennego na świecie, którego by obeszło, czy cię obsram, czy nie, wywrzaskiwał mały. Pancernik wrzeszczała. Mały syczał, ale dostał swą lewatywę do ostatniej kropli, choć potrwało to pewien czas. A teraz jej nie wypuść. Zagrzmiała przełożona, nim wymaszerowała z sali z pustym zbiornikiem. Wiedząc doskonale, że przełożona wróci, by ponownie dać mu lewatywę, Mały trzymał ją przez całą godzinę, równocześnie wykrzykując nieprzerwany potok bluźnierstw. Mały był jedynym pacjentem, któremu siostra przełożona dawała lewatywę osobiście używała najstarszej i najgrubszej końcówki, jaką potrafiła znaleźć i wpychała ją nadzwyczaj powoli, aby móc usłyszeć jego ryki. Dla niej była to najsłodsza muzyka. Ledwie się pochyliła nad małym i wepchnęła mu końcówkę do włochatego tyłka, gdy to się zdarzyło półpłynne wyładowanie i kilka detonacji w porównaniu z nimi wybuch wezuwiusza podobny był do trzasku petard rzucanych latem dla zabawy w ogródkach działkowych, ale nie ustąpiła, choć jej fartuch już straszliwie śmierdział. Następnie wulkan wybuchnął całą siłą, przełożona wydała ryk przerażenia i kaszląc zaczęła się cofać, podczas gdy mały śmiał się tak, że aż całe łóżko się trzęsło. Wyciągnął końcówkę lewatywy i roztrzaskał ją o ścianę. — Odrażająca świnia! — syknęła pokonana pancernik. — Będziesz za to odpowiadał przed sądem wojennym, każe cię zamknąć, aż zgnijesz. — To pomysł gówno wart — orzekł mały i przez otwarte okno strzyknął strumieniem soku tytoniowego. Warcząc jak zwierzę, pancernik rzuciła się na małego, chwyciła go za uszy i zaczęła tłuc tyłem jego głowy o krawędź łóżka. — Mert — rzekł lakonicznie legionista i powrócił do lektury Koranu. Pancernik nie była jedyną osobą, którą dotknęły skutki wybuchu wulkanicznego, wszędzie na sali leżała lawa. Nawet zegar ścienny szedł nieregularnie przez kilka następnych dni, oczywisty dowód, że jego mechanizm został trafiony. Mały nie dostawał już więcej lewatyw. W osiem dni później upoił się cudownie i wdarł się do pancernika, która siedziała w swym pokoju, czytając ulubiony romans żona dwóch mężów. Nastąpiła fantastyczna kotłowanina, do której nikt nie chciał się mieszać. Dyżurny lekarz, który był nowy, został w ostatniej chwili ostrzeżony przez pielęgniarkę naszej sali, był na tyle bystry, by zastosować się do jej rady i uniknął wmieszania się do bitwy gigantów. Po godzinie nastąpiła zupełna cisza. Doszliśmy do wniosku, że jedno z nich zostało zabite. Gdy cisza trwała już dwie i pół godziny, zaczęliśmy się zastanawiać, czy by nie sprawdzić, co się stało, ale nagle zauważyliśmy ich schodzących po schodach, idących pod rękę. Mały z podbitym okiem i niewiarygodnie dokładnie wyszczotkowanym mundurem. Jego buty i pas błyszczały jak nigdy dotąd. Pancernik ubrana była w czerwony kostium, tak dopasowany jak pęknięty worek kartofli. Na głowie miała niebieski kapelusz z barzancim piórem z tyłu. Nawet nie zadając sobie trudu, by rzucić na nas okiem, zeszli z łoskotem po schodach i znikli na zirkuswek w kierunku Reperban. Wrócili wczesnym rankiem. Mały był nieprawdopodobnie pijany, pancernik chichotała jak nastolatka, miała przy nadgarstku czerwony balon przywiązany złocistą wstążką. Mały bełkocząc zwalił się na cudze łóżko. Gdy właściciel zaczął się sprzeciwiać, został ciśnięty na drugi koniec sali. Mały uśmiechał się przez sen i oblizywał wargi jak obżarty niedźwiedź. Zapach baru wypełnił całą salę. Moritz, Niemiec, Sudecki, modlił się. Co pewien czas przerywał modlitwę i przeklinał tego łajdaka małego. Mały zakochał się. Zachowywał się dziwnie. Gdybyśmy się ośmielili, wyśmielibyśmy go, ale nie mieliśmy takiej śmiałości. Bardzo zabawnie było przyglądać mu się, gdy się przygotowywał do wyjścia. Do tej pory uważał wszelkiego rodzaju mydło za zwykłe łajno używane jedynie przez głupców i zniewieściałych. Grzebień był oznaką daleko posuniętej degeneracji w taki sam sposób oceniał perfumy i odżywki do włosów. W tej chwili stał po środku sali, próbując umieścić część swych włosów na tyle głowy, ale to się zupełnie nie udawało. Mimo wszystkich jego wysiłków kosmyk nadal stał sztorcem. Dajcie mi trochę perfum, czy tego, co się u diabła używa. Mruknął i zwrócił twarz do lustra z wyrazem bezsilności w oczach. Tonik do włosów pomógł mu legionista i rzucił mu ćwierćlitrową butelkę. Mały szybko wylał całą zawartość butelki na głowę. Dla miłości wszystko. Splunął na szczotkę do ubrań i próbował ułożyć sterczący kosmyk, masując go szczotką, ale bezskutecznie. Rozejrzał się rozpaczliwym wzrokiem, chwycił nożyce i odciął najeżony pęczek włosów. Wyglądał niebezpiecznie, nawet bardziej niż zwykle. Zmusiwszy jednego z kolegów, by wyczyścił mu buty, innego do wyprasowania i wyszczotkowania mu munduru, stanął naprzeciw małego legionisty. Wyglądał na nieco przerośniętego chłopca, umytego i ubranego przez swą matkę, a potem wysłanego na przyjęcie bożonarodzeniowe do szkółki niedzielnej. Czy teraz dobrze wyglądam, pustynny włóczęgo? Legionista wydał wargi i powoli opuścił swe nogi z łóżka. Obszedł małego, spoglądając badawczo, jakby dokonywał gruntownego przeglądu. — Do diabła, wyglądasz wspaniale — orzekł legionista z zadowoleniem skinąwszy głową. — Może spodnie są nieco luźne na twych pośladkach? Tak myślisz? Zapytał z niepokojem Mały, przygładzając dłonią wielką masę zbędnego materiału na siedzeniu swych spodni. Ale to jest do cholery niewidoczne, uspokoił go legionista. Po prostu ruszaj i zrobisz wielkie wrażenie, naprawdę wyglądasz wspaniale. I zapewniam cię, że wydajesz bardzo obfity zapach. Rzucił się z powrotem na łóżko, wyciągnął spod materaca butelkę i pił z niej wielkimi łykami. Wobec tego biegnę do Emmy. Mały uśmiechnął się i jeszcze raz obciągnął mundur. Zatrzymał się przy łóżku Morica i rozkazująco wyciągnął palec wskazujący do ogarniętego przerażeniem ochotnika z Sudetów. — Ty, wszawy Alfonsie, zmówisz za mnie piękną modlitwę albo złamie ci kark. Ty, mała świnio. By podkreślić powagę swego rozkazu, uderzył Morica w twarz swą furażerką. W parę minut później wrócił na salę jak wściekły byk, wyciągnął Morica z łóżka i cisnął nim z jednego końca pomieszczenia na drugi. Trzech innych odbyło taką samą podróż zanim się wyładował. Usiadł na łóżku legionisty Skrzywiony, rozglądając się po sali nienawistnym wzrokiem, wszy, zarazki świeżbu, warczał, taka świnia ze zrujnowanej obory wyrzuca mnie, małego, mówiąc, że śmierdzę jak zbankrutowany burdel. I ty jej na to pozwoliłeś? Zapytał zdumiony legionista. Tylko dlatego, że zostałem zaskoczony. Niech mnie diabli wezmą, jeśli pozwolę na to za drugim razem. Powiedział mały, przekonując samego siebie. Taka spasiona weż roślinna. Wyrzucić mnie, ponieważ pachnę jak dżentelmen. Tego już trochę za wiele. Mały skurczył się trochę, oparł głowę na rękach i spojrzał na legionistę. Swego idola, który śledził wzrokiem jego pantomimę leżąc brzuchem na łóżku. Złapię ją za gardło i zrzucę z trzeciego piętra, aż wyląduje w piwnicy jak bomba. Prawdziwy mężczyzna musi pokazać, do czego jest zdolny wobec kogoś takiego. Nie uważasz? Po prostu sprawa dyscypliny. Zgadzasz się, dodał z pewną nutą niepewności. Legionista skinął głową: Absolutnie. Musisz sam stawić czoło we własnej sprawie, inaczej będzie ci robić psikusy, na przykład brać do łóżka innych łobuzów i tego rodzaju świństwa. Główno mnie to obchodzi pustynny włóczęgo. To nic takiego, żeby to sobie brać do serca. Każdy ma prawo zabawiać się i korzystać z małych przyjemności z innymi. A Emma nie wygląda na taką, co się aż tak łatwo zużyje, ale być nadętym zerem i używać paskudnych słów, zaczął się podniecać do diabła, tego już za wiele. Jakie podłe małe łajno, uprzejmie zapukałem do jej drzwi i mówiłem do niej, jak dobrze wychowany, godny szacunku człowiek, moja ukochana Emmo. Wiesz, dokładnie jak w tej książce, którą mi czytałeś, o tym, jak się zachowywać, jeśli jest się kimś kulturalnym. Jak ty i ja. A wiesz, co ta stara torba odpowiedziała? Wynoś się, ty świnio, ależ śmierdzisz jak trup. Cóż, nadal zachowuję zimną krew i mówię, jak mnie uczyłeś. Czy pozwolisz mi usiąść koło siebie, moja ukochana Emmo? Tłusty krab funduje sobie uśmiech i pyta, czy mi się wełbie pomieszało. Wtedy spalił mi się pod czaszką bezpiecznik i zapomniałem o wszystkim, co mi czytałeś na temat uprzejmego zachowania. Naturalnie raz ją walnąłem, a ona nadal chodzi sobie w kółko, kichając od tego. Ale jest kobietą nietaktowną, prawdziwym kawałkiem szmergla i nie można oczekiwać, że utrze jej się nosa, po prostu waląc ją w zęby. Co u diabła? Jesteś chodzącą kliszę. Tak powiedziała, co to jest klisze, pustynny włóczęgo. A potem kopnęła mnie właśnie tu, w najwrażliwsze miejsce, uważasz, więc musiałem się skręcić. Potem chwyciła mnie za włosy i trach rąbnęła kolanem w twarz. Następnym, co widziałem, było to, że siedzę na schodach. Dzięki Bogu nie spadłem z nich. Mogłem coś sobie straszliwie uszkodzić. Mały przerwałby pomyśleć, co przełożona mogłaby sobie uszkodzić, gdyby to on ją zrzucił na dół. Zrezygnuj z niej, postawił wniosek legionista. Ona przysparza ci stanowczo zbyt wiele zmartwień. Kobiety są nieprzewidywalne. Pójdź do Bajzlu i znajdź dla siebie kurwę. To znacznie lepsze. Ona na ciebie nie zasługuje. W kurwidołku płacisz i to koniec kłopotów. Oczywiście rozumie się, że płacisz tyle ile się należy i z własnych pieniędzy. Nie. Najpierw pójdę do najjaśniejszego piekła. Zaklął się mały. Nie rzucę tej klaczy. Do diabła ona jest pełna ognia. Ale tłusta świnia przekona się, kim naprawdę jestem. Nie ustąpię ani na cal. Przecież jestem wojownikiem jesteś osłem, rzekł łagodnie legionista i z pewnością wcześniej czy później sam się o tym przekonasz. Kto jest osłem? wybuchł mały i przybrał groźną postawę. Ty, odpowiedział z uśmiechem legionista, a ja Alfred Kalb, były kapral drugiego pułku cudzoziemskiego, mam pełne prawo by ci to powiedzieć. Mały zgrzytał zębami i na zmianę czerwieniał i bladł. Pięści miał zaciśnięte, gotowe, by uderzyć. Jego małe, złośliwe rybie oczka błyskały ostrzegawczo, a potem nagle oklapł. — I tym ja jestem! — wstrząsnął się i padł obok łóżka legionisty, a obiema pięściami zaczął walić w podłogę musiał coś uderzyć. Ona jest jełopą. Przysięgam, że jest, orzekł z namysłem. Po krótkiej przerwie mówił dalej. Gdy się tu zjawi, by mnie zaprosić do pewnej spoconej nocnej roboty, powiem: Emmo, ty spasiona kurwo. A może lepiej przekwitła kurwo. Możesz dać mi potężny pocałunek w dupę. Nie mam nic więcej wspólnego z tobą, ty. — Zgrzybiała nudziaro. — Naprawdę jej to powiesz? — spytał sceptycznie mały legionista. Kląc i bluzgając, mały kiwnął głową. Przetoczył się po podłodze, kopnął miednicę, dla pewności trzasnął Morica w twarz i groził, że uderzy Sztajna. Następnie z okna ryknął na cyklistę, idącego przez z wek, niczego nie podejrzewając i wlokącego parę opon, które musiał zdjąć z jakiegoś roweru. Czy próbujesz się popisywać ty barania głowo? Mały z zadowoleniem zauważył, że jego ryk kompletnie przeraził cyklistę. Splunął i zaczął wygwizdywać melodię, odlegle przypominającą coś z wesołej wdówki. Gdy już wszystko mu się poplątało, Moritz otrzymał rozkaz zaśpiewania jakiegoś hymnu. Pierwsze trzy zostały odrzucone. Pieśń skończona. Następna pieśń. Raz, dwa, trzy, cztery. Wybijał rytm, kopiąc nogą łóżko Morica. Gdy Moricowi nie udało się w pełni zaspokoić apetytu estetycznego, który nagle ogarnął małego, Został trzy czy cztery razy przegoniony pod wszystkimi łóżkami, skończył we własnym, skąd wywrzeszczał swój hymn głosem śpiewaka katedralnego, wyglądał jak chrześcijanin, który ma być zaraz rzucony lwom. Mały sapiąc podstawił głowę pod kran z wodą i wytarł ją pierwszym prześcieradłem, które wpadło mu w ręce. Zarówno pacjent, jak i pościel została ściągnięta na podłogę. — Stein, Bauer, wy dwaj pójdziecie ze mną bić tych łobuzów w kurwidołku — zdecydował. Tak wcześnie — zapytał zdziwiony Stein, zaś Bauer bez słowa zaczął wciągać mundur. Legionista zachichotał. — Bon, ruszajmy, potrzeba nam trochę gimnastyki — mały cisnął butem w głowę Murica. Głośniej ty, wikary rezerwy, nie słyszę twej boskiej pieśni marszowej. Piskliwym dyszkantem nieszczęsny ochotnik z sudetów maltretował ewangeliczny hymn. Wymaszerowaliśmy. Schodząc po schodach, mały kopnął wiadro z wodą, która rozchlapała się we wszystkie strony. Gdziekolwiek szedł, tam rozrabiał. Ty, brudna intrygantko, wrzasnął na sprzątaczkę błyszczącą od tłuszczu, zadowoloną z siebie narodową socjalistkę. Postawiłaś to wiadro właśnie tutaj, abym skręcił sobie kark. Każe cię zamknąć za sabotowanie oddziałów bojowych Rzeszy. Kobieta rzuciła mu złe spojrzenie. Czerwonymi pięściami podparła się w tłuste boki i zasyczała. Zrobiłeś to na umyślnie, ty parszywy chuliganie. Szumowino, zaciągnę cię przed sąd wojenny i zadyndasz. Zamknij się, ty, hitlerowska wiedźmo.